skąd się wziął pomysł? To kilka elementów się splotło tutaj. Potrzeba zorganizowania jakichś spotkań rekreacyjnych i integrujących środowisko. Fascynacja trochę krajami typu Meksyk, Kuba, potrawami i drinkami. Organizatorem takim kubańskim jest pani Alba Holder, która jest Kubanką przybyłą do Wrocławia w latach 80. Tutaj została i prowadzi szkoły językowe, restauracje i szkoły tańca też. W związku z tym będzie można zobaczyć tańce kubańskie, skosztować potraw kubańskich, które będą przez nią przygotowane, no i drinków. Początkowo był w planie wieczór z udziałem towarzystwa takiego z branży lekarskiej, chcąc w późniejszym terminie na bazie tego spotkania zorganizować szkołę tańca, natomiast z czasem okazało się, że będzie też sporo osób spoza środowiska lekarskiego. Mamy arroz con gris, to jest czarna fasola albo brązowa fasola z ryżem, białym ryżem, z boczkiem, cebula, papryka, bardzo smaczne. Mamy szynka po kubańsku. Empanadas, to jest taki jak pierogi po kubańsku. No i mamy inne smakowiki. A, papas rellenas, to będzie gwiazda wieczoru.